W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy o kradzieży z włamaniem, także o uszkodzeniu elewacji budynku. Nie obyło się także bez wypadków na drogach w regionie. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci zatrzymali osobę, która dokonała uszkodzenia elewacji w rejonie dworca naszego. Tutaj 30-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego, malując markerem po elewacji budynku, zniszczył powierzchnię, powodując straty w wysokości 1000 zł. Policjanci zatrzymali mężczyznę, przedstawili mu zarzut z artykułu 288 kodeksu karnego, za co młody człowiek będzie odpowiadał przed tarnowskim sądem. Tutaj kara zagrożenia jest do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejne zdarzenie, policjanci komisariatu Tarnów Centrum zatrzymali dwie osoby. Jedna dokonała kradzieży elektronarzędzia, jest to piła spalinowa wartości 1000 zł. Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu tarnowskiego, który przyznał się do kradzieży tego elektronarzędzia, natomiast w tej chwili trwają czynności zmierzające do odzyskania utraconego mienia. Za kradzież młody człowiek odpowie przed tarnowskim sądem, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Kolejne zdarzenie to kradzież z włamaniem. Tym razem mężczyzna, 30-latek, mieszkaniec Tarnowa, włamał się do piwnicy, skąd dokonał kradzieży rowerka dziecięcego. W wyniku tego zdarzenia straty, jakie powstały, to kwota 400 zł. Policjanci zatrzymali mężczyznę. W tej chwili również trwają czynności zmierzające do odzyskania utraconego mienia. Za kradzież z łamaniem mężczyzna odpowie przed tarnowskim sądem. Tutaj kara jest zdecydowanie wyższa, bo do 10 lat pozbawienia wolności. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci odnotowali w sumie 5 wypadków, w których ucierpiało jako ranni 5 osób. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło na ulicy Mickiewicza ze skrzyżowaniem z ulicą Matki Bożej Fatimskiej. Tutaj karetka pogotowa, jadąc na sygnał uprzywilejowania, wjeżdżając na skrzyżowanie na nadawanym sygnale czerwonym świetle, nie ustąpiła pierwszeństwa samochodowi Volkswagen. W wyniku tego zdarzenia obrażenia doznało 5 osób, 3 osoby, które jechały w karetce pogotowia i 2 osoby, które jechały w samochodzie Volkswagen. Tym osobom po udzieleniu pomocy w szpitalu zostały one zwolnione. Na szczęście nie zagraża im życiu ani zdrowiu żadne niebezpieczeństwo. Policjanci przeprowadzili w sumie ponad 1500 kontroli trzeźwości, eliminując z ruchu 9 nietrzeźwych, z czego troje prowadziło pojazd mechaniczny. Zatrzymano 2 prawa jazdy. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pod koniec 2016 roku odnotował znaczny spadek bezrobocia względem roku ubiegłego. Wciąż bez pracy jest 10 689 osób, jednak rok wcześniej bez zatrudnienia pozostawało 12 738 osób. To dobry sygnał, jednak wciąż problemem są zarobki. Tarnowianie bardzo często muszą się godzić na pracę za najniższą stawkę. Spadło bezrobocie, natomiast jedyne, co może niepokoić pracodawców, to jednak już przechodzimy na pomału na rynek pracownika, czyli to pracownicy zaczynają dyktować wysokość wynagrodzenia, chęć zatrudnienia się w danej firmie. Jeżeli nie, to wyjeżdżają poza granice miasta, stąd też rozmawiamy z przedsiębiorcami, aby ta konkurencyjność w zakresie wynagradzania też była większa w mieście, po to, aby utrzymać fachowców, których zresztą jest nie za wiele. Dlatego też współpracujemy ze szkołami wyższymi i z tarnowskimi szkołami technicznymi po to, żeby jak najwięcej tych fachowców, tych rąk do pracy dostarczyć na rynek miejski i tutaj regionalny. Jednak kapitał ludzki to jest jeden z podstawowych czynników rozwojowych dla firm. Niekoniecznie działki, niekoniecznie nawet podatki, a właśnie kapitał ludzki. I taki trend teraz obserwujemy już od połowy zeszłego roku, że to firmy przede wszystkim szukają fachowców i ci fachowcy w Tarnowie są potrzebni. W Polsce stopa bezrobocia na koniec listopada 2016 roku wynosiła 8,2%. Dopuszczalne normy stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu przekroczone dziś zostały w Tarnowie 6-krotnie. Coraz trudniejsza sytuacja w wielu miastach województwa małopolskiego motywuje władze do podjęcia działań mających na celu opanowanie sytuacji. Głos w sprawie zabrał także poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wojtkiewicz. Poseł twierdzi, że ze smogiem trzeba walczyć nawet kosztem wzrostu cen węgla. Wszystko, co najtańsze, wrzuca się na rynek. Kopalnie tak samo wrzucają. Oczywiście, że to będzie problem dla kopalni, że ten najgorszego gatunku są węgla nie będzie sprzedawany, no ale albo chcemy mieć czyste powietrze, to państwo też musi dbać o to. Myślę, że w najbliższym czasie u nas rozpocznie Prawo i Sprawiedliwość i rząd z
sprawy będzie podniesiona. Ja składam interpelację i jak również w pytaniach bieżących będę chciał na ten temat rozmawiać. Tkwi u nas przede wszystkim cała sprawa, że te domy są nieenergooszczędne, jeżeli można to tak nazwać. Potężna ilość ucieka nam tego ciepła z każdego domu. Nowe domy certyfikaty już muszą mieć i to jest bardzo ważne, żeby uzyskiwały i na to trzeba głównie kłaść nacisk, certyfikaty, dobre ocieplenie. Prognozy także nie są najlepsze. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Należy też zrezygnować z wietrzenia pomieszczeń i uprawiania sportu. Za nami 25. konkurs kolęd i pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Śmignie. Rywalizowały przedszkola, podstawówki i gimnazja z terenu gminy Lisia Góra. Decyzja o tym, kto wygra, należy do jury konkursowego. Jest to już 25. przegląd kolęd i pastorałek polskich na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych. Przed chwilą zakończyły się przesłuchania najmłodszych uczestników, czyli przedszkolaczków. Przybyli do nas wszyscy, czyli 6 przedszkoli i 1 oddział przedszkolny z Kobierzyna. Także takiego obłożenia jak w tym roku, no to nie pamiętam dawno, choć tak jak mówię, jest to jubileuszowy 25. przegląd. W tym jest jakaś taka mądrość właśnie tego typu imprez, że one zmuszają do pewnej uwagi, że to nie jest wyłącznie przekaz w sensie idei, tylko taki dodatek do życia, który jeżeli dobrze jest wykonany, to myślę, że może integrować te społeczności lokalne i to jest, myślę, że bardzo dobra robota. W dniu dzisiejszym wykonawcy zmagają się w 2 kategoriach interpretacyjnych, a mianowicie mamy tu do czynienia z wykonaniami solistów, jak i do czynienia z wykonaniami zespołowymi. W zespole średnio jest około 6-8 osób, także tutaj jedni i drudzy pracują na wspólny wynik. Nawet jeżeli coś jest mniej czysto zaśpiewane, to ten żywioł dochodzi do głosu. I dlatego to się przyjemnie słucha i ogląda oczywiście, bo to są elementy kostiumów. Powiedz w takim razie, co śpiewałeś? Lulaj, że jest Zuniu i po kolędzie chodzimy. Życzenia. A jak sobie radzisz ze stresem na scenie? Po prostu tak uspokoiłam się i nie myślałam o tym, żeby się stresować. Muszę powiedzieć, że z roku na rok wzrasta poziom interpretacji. Widzimy tutaj ogromne zaangażowanie nauczycieli, wychowawców, dyrektorów w przygotowanie tych widowisk. Jak również, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, czyli o przegląd kolęd i pastorałek polskich, również widzi się z roku na rok, obserwujemy to, ten wzrost poziomu warsztatu tych wykonań. Patronat honorowy nad konkursem objął wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła.